Władze szpitali powiatowych w regionie biją na alarm i włączają syrenę, taką samą, której używają żeglarze w trudnej sytuacji, na przykład we mgle. To jest ostatni sygnał, który przed chwileczką Państwo słyszeliście, który my, żeglarze, a wielu z nas jest, używamy w stanach ostatecznego zagrożenia i bezpieczeństwa. Chodzi oczywiście o problemy finansowe szpitali. Te mają za złe władzy, że koszt podwyżek dla pracowników służby zdrowia nadal obciąża budżety szpitali. Odnotowały one wzrost wyceny świadczeń na poziomie od 4 do 8%, podczas gdy wyliczenia mówią, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o ponad 22%. Dziś dyrektorzy szpitali alarmują, że zaczyna im brakować pieniędzy nawet na opłacenie ZUS-u. O swoich problemach rozmawiali dziś podczas obrad wojewódzkich Rady Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim. My tych oszczędności szukamy bez przerwy. Jesteśmy w takim chyba permanentnym stanie oszczędzania już od wielu, wielu lat. Natomiast, proszę Państwa, my oczywiście pewnie jeszcze gdzieś się da zaoszczędzić. Możemy jeszcze, nie wiem, wyłączyć tą przysłowiową żarówkę, przykręcić o 2 stopnie ogrzewanie, czy zrobić jakieś inne manewry, które pozwolą nam coś zaoszczędzić. Tylko że, proszę Państwa, w tej chwili w zdecydowanej większości szpitali ponad 80% kosztów to są koszty wynagrodzeń. Jesteśmy w takim momencie, że albo nie wypłacimy tych należnych pracownikom wzrostów wynagrodzeń, albo szpitale popadają w długi i ich dalsze istnienie jest zagrożone. Zdaniem dyrektorów i prezesów szpitali powiatowych obecna sytuacja może doprowadzić do likwidacji oddziałów, a nawet całych szpitali, a to spowoduje jeszcze większe problemy z dostępem do lekarzy.